Podcast NSM. Nowoczesna sprzedaż i marketing. Odcinek ekstra. Cześć, nazywam się Szymon Negacz. Na co dzień jestem właścicielem Sellwise.pl. Firmy, która poprzez doradztwo i szkolenia pomaga w sprzedaży. Moją największą pasją, dookoła której zbudowałem swój zawód, jest sprzedaż i marketing w firmach B2B. Z wykształcenia jestem informatykiem, więc w moich podcastach często usłyszysz o nowoczesnych technologiach i o tym, jak ich używać w sprzedaży. Jeżeli w Twoim życiu zawodowym mierzysz się ze sprzedażą, ten podcast nie pozwoli Ci się nudzić. Tytuł odcinka to Podsumowanie 2020 roku refleksje i plany. Cześć, witajcie! Witam Was serdecznie w odcinku Ekstra. W odcinku, który nie jest regularną częścią tego podcastu. Regularnie ten podcast nagrywam tak, żeby był merytoryczny, a żeby wiedza, która pada w odcinkach, była praktyczna i możliwa do użycia albo w waszych działach sprzedaży, albo w waszych działach marketingu. Jednocześnie jest, jest wśród Was pewna liczba słuchaczy, która nie dość że słucha wszystkich odcinków, to jeszcze Najprawdopodobniej nas obserwuje, być może przygląda się mi w różnych portalach. W wielu przypadkach też kibicuje, co, co, co jakby bardzo zawsze doceniam, i jest to dla mnie po prostu miłe. No i. Z tego powodu raz w roku publikuję odcinek ekstra. Taki odcinek, w którym opowiadam o tym, jak minął ten zeszły rok opowiadam o tym, co udało się osiągnąć, czego się nie udało, czego się nauczyłem czyli jest to zbiór takich luźnych obserwacji i opowieści z tego, jak ten miniony rok minął. Jednocześnie nie jest to taki zbiór opowieści, który będziecie mogli. Po prostu praktycznie wziąć i wdrożyć. Być może odnajdziecie w tym odcinku jakąś inspirację, być może coś Wam się spodoba, natomiast uwaga, to nie jest odcinek, w którym czegoś konkretnego Was nauczę. Więc uwaga, i jeżeli zostajesz, to zostajesz na własną odpowiedzialność, jakby co ostrzegałem. <grych> no, więc jeżeli chcesz wysłuchać podsumowania tego, jak wyglądał ten rok w Sellwise, to firmie, którą prowadzę, to, to zostań na część. Na część główną, wysłuchaj jej i jeżeli coś Ci się spodoba, być może skomentuj, napisz, porozmawiajmy. No i tyle we wstępie. Zachęcam Was do wysłuchania głównej części dzisiejszego odcinka. Cóż to był za rok? Dziwny, nietypowy. Rok, w którym większość planów, które można było zrobić, mniej więcej od marca i kwietnia była niewiele warta, albo co najmniej rzecz ujmując, wymagała przebudowy. To był ciężki rok. Myślę, że nie tylko dla mnie, ale rzeczywiście dla większości ludzi zaangażowanych biznesowo nawet nie tyle ciężki, dla wszystkich ciężki pod kątem wyników bo jakby widzimy też rynek od strony MŚP, które w wielu przypadkach i w wielu branżach Wciąż radzi sobie bardzo dobrze, natomiast bardzo często obciążające i trudne od strony takiej emocjonalno-psychicznej, to znaczy, umiejętność oddzielenia się od tego, od, tej, od tego, co się działo i myślenia trzeźwo, nie podejmowania pochopnych decyzji albo złych decyzji, no była, była bardzo duża i wymagająca. I ja też jako, jako przedsiębiorca musiałem się z tym zderzyć. No ale opowiadając Wam od samego początku, mój rok dzieli się na kilka, na kilka takich kluczowych momentów. Pierwszy moment to, to fala entuzjazmu, na której wchodzę w 2020 rok po roku zeszłym. W zeszłym roku na koniec mieliśmy już wybudowaną wstępnie strukturę, pojawili się konsultanci nowi, było biuro, które już miało wstępnie wdrożone procesy. Więc weszliśmy z dość dużym impetem w rok 2020. Styczeń był rosnący, luty był rosnący wobec stycznia, no, i marzec miał być absolutnie rekordowym miesiącem, który przekroczyłby wszystkie nasze oczekiwania. Mało tego, te wszystkie transakcje, które, które miały być w tym rekordowym marcu, były już zakontraktowane, miały się wydarzyć i trzeba było tylko czekać, aż je zafakturujemy i poprawnie wykonamy. Natomiast, jak już wszyscy wiecie, marzec był nietypowy i bardzo silnie zweryfikował nasze plany. Patrząc na nasz wykres przychodowy, nie wygląda aż to tak dramatycznie. Mam na myśli spadek przychodów w marcu. Natomiast prawda jest taka, że było to dużo bardziej dramatyczne dla mnie niż wygląda to na wykresie, dlatego że my mieliśmy wykazać w marcu bardzo, bardzo duży wzrost. A wykazaliśmy kilkadziesiąt, to 25 chyba procent spadku wobec, wobec lutego. Więc to był moment, kiedy ja, jako przedsiębiorca, usiadłem i zacząłem się po prostu zwyczajnie bać. Tym bardziej, że większość branży typowo szkoleniowej. Miała na tym etapie już dość duży problem, szczególnie trenerzy, którzy czy firmy, które robiły szkolenia typowo miękkie i rozwojowe, takie, które na przykład miały nauczyć pracowników komunikacji albo nauczyć ich, nie wiem, współpracy w zespole. To były szkolenia, które klienci, czy, czy w ogóle rynek ścinał jako pierwsze, dlatego że takie szkolenie można było przeprowadzić zawsze i nie była to pierwsza potrzeba, czy najważniejsza potrzeba biznesu. No i ja w tym marcu dość przerażony. A z jednej strony zdawałem sobie sprawę z tego, że jeżeli nie dam pracy naszym konsultantom, którzy z nami pracują, to najprawdopodobniej po prostu od nas odejdą i zaczną szukać, zaczną szukać źródeł przychodu gdzie indziej. A z drugiej strony, no, rynek stanął niemalże. No i teraz ja dość mocno zastanawiałem się, co z tym zrobić, w którą stronę popchnąć firmę. Natomiast ostatecznie to, na co postawiłem, to postawiłem na bardzo silne wzmocnienie naszych działań marketingowych i sprzedażowych. Ehm, czyli w praktyce e, kwota, którą wydawałem na marketing e, do tego czasu w skali miesiąca, jako firma e, sięgała być może kilkanastu tysięcy złotych, natomiast mniej więcej od tego kwietnia do dzisiaj wydajemy grube kilkadziesiąt tysięcy złotych na marketing miesięcznie, ogółem ujmując. No i um, Myślę, że teraz po tym czasie raz, że mogę powiedzieć, że to był dobry ruch, natomiast abstrahując od tego, tego jakby wzmocnienia marketingowo-sprzedażowego, które było ryzykowne, bo ja je finansowałem w pewnym sensie z naszych, z naszych firmowych oszczędności, dość szybko zaczęło przynosić nam rezultaty. Kwiecień okazał się być pewnym odetchnięciem, jednak jakby wciąż był dużo mniejszy od lutego, Natomiast maj i czerwiec wykazały się już drobnym wzrostem, a lipiec urósł wobec, wobec na przykład marca dwukrotnie. Czyli to było 100% wzrostu od, jakby od marca do lipca. No i to był moment, kiedy ja, e, jakby przekonałem się, że cała ta inwestycja, te ruchy, które robimy, e, to nasze podejście do kryzysu być może jest dobre. To znaczy, e, raz, że nasza firma leczy podstawową potrzebę, Klientów w tym okresie, czyli zwiększenie sprzedaży, czyli usystematyzowanie tych działań, często optymalizację tych działań. Wielokrotnie się okazuje, że, że jakby działy, które zastajemy u klientów, są z, dużo droższe niż powinny być, w sensie albo nieoptymalne pod kątem składu, albo nieoptymalne pod kątem kompetencji, albo nieoptymalne pod kątem struktury, to chyba najczęściej. Więc na szczęście okazało się, i to też nie jest tak, że jestem takim wielkim, mądrym przedsiębiorcą, że ja to przewidziałem i zaplanowałem, wcale nie. Okazało się naprawdę, mówię to wprost, to, to, to nie było planowane, że, że to, że leczymy kluczową potrzebę, e, sprawiło, że klienci nie odcinali nas e, ze współpracy, wprost mówiąc. Praktycznie dwóch naszych stałych klientów, tylko dwóch, e, zerwało z nami umowę, ale Obie te firmy na przestrzeni czerwca i lipca wróciły i podpisały kolejne. I to było dla mnie istotne, cenne. Czyli okazało się, że nasza, jakby nasza krzywa wzrostu nie jest koniecznie powiązana z sytuacją ekonomiczną dookoła. Na pewno nam też bardzo pomogło to, że targetowaliśmy małe i średnie przedsiębiorstwa, bo one w pewien sposób. Być może inne niż korporacje podchodziły do, czy duże firmy, czy bardzo duże firmy podchodziły do tych wydatków bardzo, bardzo trzeźwo. I też dla mnie to, co było ważne, to to, że przecież nasi klienci dawno by nas wycięli. Jeżeli nie wnosilibyśmy im wartości w tym trudnym okresie, wprost mówiąc. Więc na przestrzeni lipca, nabudowany jakby pewnością siebie, doszedłem do wniosku, że to już jest ostateczny moment na to, żeby bardzo, bardzo sprofesjonalizować naszą firmę, procesy i wybudować strukturę, która znowuż pomoże nam rosnąć w 2021, w 2022. I lipiec to jest moment, kiedy zabieram się bardzo, bardzo mocno za. Porządkowanie tej struktury. Na tym etapie, bo o tym nie powiedziałem, mieliśmy też już nowe biuro, które zajęliśmy od 1 kwietnia, świetny moment, naprawdę i to nie jest żart. I druga rzecz, mieliśmy zupełnie nową identyfikację wizualną, w którą też zainwestowaliśmy bardzo dużo pieniędzy, przy naszej, przynajmniej z naszej perspektywy, bo też było to kilkadziesiąt tysięcy złotych. No i na etapie lipca podejmuje decyzję o bardzo dużym sprofesjonalizowaniu naszej struktury, uporządkowaniu dużej większości procesów, nieco innym kierunku marketingowym, nie zdradzając na tym etapie szczegółów. No i to jest moment, kiedy zaangażowałem m.in. Iwonę, która była naszym pierwszym konsultantem. Iwona została wspólnikiem i objęła rolę chief consulting officera, czyli osoby, która dowodzi zespołem konsultantów. Bo słuchajcie, ja w tym lipcu miałem taką refleksję, że ja być może jestem dobry w marketingu. Być może nawet jestem dobry w sprzedaży i w porządkowaniu procesów sprzedażowych a, i układaniu tej części sprzedażowo-marketingowej, ale okazało się, spojr spojrzałem sobie głęboko w oczy w odbiciu lustrzanym, że wcale nie jestem takim dobrym, e, jakby procesującym. Obszar konsultingowy. To znaczy, miałem takie poczucie, że ja we współpracy z konsultantami, którzy się wdrażają, jestem dosyć niecierpliwy. Zakładam, że wiele rzeczy powinni wiedzieć, wiele rzeczy nie jest opisanych i jakby no, pogodziłem się z tym, że to jest obszar, w którym no, są lepsi, wprost mówiąc. I Iwona była właśnie kimś. Bardzo, bardzo dobrym do tego, do tego zadania. Teraz po czterech miesiącach, kiedy Iwona zajmuje to stanowisko, mogę powiedzieć, że to była absolutnie najpiękniejsza i najbardziej wspaniała decyzja tego roku. E, nasz zespół się bardzo sprofesjonalizował, powstało wiele procesów, e, powstał proces bardzo silny wdrożenia samego konsultanta, e, tego co się dzieje na początku. E, ja wiem, że teraz, jeżeli słuchają nas zdrażający się konsultanci, mogą się pod nosem lekko uśmiechać, bo on wciąż nie jest idealny. Natomiast jest i się rozwija i to szybko, a Iwona o to dba. Więc między innymi Iwona została szefem zespołu konsultantów. Ja od tego zespołu nie odciąłem się, ale zostałem jakby w roli doradcy czyli pomagam im budować te procesy, dzielę się swoim doświadczeniem jako konsultant, też pomagam tych konsultantów rekrutować. Więc to jest coś, co bardzo, 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 bardzo nam pomogło. A inną rolą, którą chciałem obsadzić była rola szefa marketingu, no bo to też bardzo ważny dla nas obszar. Z perspektywy rozwoju naszej firmy, absolutnie kluczowy. No i tutaj to był bardzo trudny dla mnie moment tego roku, ponieważ pojawiła się u nas Ewa, która po czterech dniach pracy, jeszcze Ewę długo rekrutowaliśmy, z powodów prywatnych musiała z tej pracy zrezygnować. I to był dla mnie Naprawdę trudny moment, bo przez mniej więcej miesiąc czy półtora miesiąca, a nawet dwa, de facto pracowałem na dwa etaty, bo robiłem zarówno nasz, nasz marketing, jak i pracowałem z naszymi klientami. Między innymi Ewa też pomagała nam szukać nowej osoby. Wkrótce pojawił się Krzysiek. Krzysiek na dzisiaj jest naszym szefem marketingu i bardzo mocno pchnie pcha obecnie sprawy do przodu. Wziął nasz marketing za twarz i w towarzystwie ze mną też go rozwija. No, i brakuje mi tutaj trzeciej roli, czyli Marty, która już oczywiście zarządzała naszą, naszymi operacjami wcześniej, natomiast w tym roku już objęła takie takie rzeczywiście stanowisko z prawdziwego zdarzenia, czyli rzeczywiście zarządza tymi operacjami. Ma kilkuosobowy zespół, sama sobie ten zespół rekrutuje, wdraża, rozwija, pracuje z nim. Czyli teraz, w momencie, kiedy tutaj siedzę i rozmawiam do tego mikrofonu, ten cel, który postawiłem sobie w lipcu, udało się go zrealizować. Jestem ja jako, jako właściciel, zarządzający dużą, jakby. No, powiedzmy, kierunkiem samej firmy, takimi rzeczami kluczowymi, ale jest Iwona, która też na ten kierunek ma silny wpływ, zarządza i rekrutuje wszystkich konsultantów. Y Rozmawia też z klientami kluczowymi, jest też szef marketingu i jest szef operacji. Czyli z mojej perspektywy cała ta kluczowa struktura, która niezbędna jest nam do wzrostu, jest już w pewnym sensie obsadzona. Wtedy też w lipcu podjąłem, też de podjąłem decyzję o tym, żeby podzielić nasz zespół konsultingowy na dwie role, i to też nam bardzo pomogło w projektach: na rolę konsultanta prowadzącego i konsultanta wspierającego. Czyli konsultant prowadzący jest kimś, kto ma. Często dużo bardziej holistyczną wiedzę, może spojrzeć na organizację z dużo szerszej perspektywy i wprawnie angażować konsultantów wspierających. To znaczy, kiedy widzi, że rozwoju wymaga obszar X, może zaangażować konsultanta Y, jeżeli rozwoju wymaga obszar Z, angażuje konsultanta jeszcze innego. I ten podział też nam bardzo, bardzo pomógł w tym, żeby, żeby lepiej robić nasze projekty. No i Myślę, że tak opowiadając od tego lipca... To jest taki moment naprawdę wytężonej pracy i, i też uszczelniania naszych procesów ofertowych. No, Bo Iwona, jak weszła w, roli, w rolę wspólnika, to przebudowała też dużą część mojego podwórka i oczywiście się bardzo, za to, bardzo się z tego cieszę. I jakby od tego lipca rzeczywiście główny czas, który ja poświęcałem rozwojowo, to poświęcałem na to, żeby tą strukturę rzeczywiście wybudować, oprocesować i doprowadzić do tego, żeby była sprawna. No, i teraz jest grudzień, to był naprawdę ciekawy rok. I parę cyfr na temat tego roku, to może być, może być w pewnym sensie interesujące, bo największym moim wyzwaniem, szymonowym, moim prywatnym, było to, że ja w tym roku spędziłem u klientów na szkoleniach i na konferencjach równo 168 dni. To jest dużo. To jest nawet bardzo dużo, dlatego że łącznie dni pracujących w tym roku było około 250. Ja jeszcze na około 30 dni byłem wycięty ze względu na jedno długie L4 i jeden długi urlop, dwa krótsze. Czyli tak naprawdę to miałem mniej więcej 50 dni na rozwój tej firmy w tym roku. To jest niewiele, to jest raptem 4 dni w miesiącu, czyli szalenie niewiele. Czyli jedyny sposób, w jaki mogę ją rozwijać, to Procesowość, to jakby przydzielanie odpowiedzialności, dawanie decyzyjności, dawanie jakby pewnego rodzaju wolności w ramach tego obszaru, którym zarządzam. A oczywiście w ramach naszego modelu i systemu zarządzania, gdzie dużo mierzymy i jakby wyciągamy wnioski co tydzień, planujemy zawsze kolejny miesiąc w ramach właśnie tej grupy. No i to było dla mnie duże wyzwanie. Czyli pierwsza cyfra, ja spędziłem 168 dni. Jakby w terenie w tym roku. Druga cyfra, przejechaliśmy prawie 130 tysięcy kilometrów i to jest dużo. Szczególnie, że od marca praktycznie nie jeździliśmy zbyt wiele, bo, bo wiadomo, że ten sposób pracy odrobinę się zmienił. Wystawiliśmy faktury dla ponad 380 firm. To jest dla nas liczba powalająca absolutnie, no bo co najmniej 380 firm uwierzyło nam, zaufało i kupiło od nas jakiś produkt, jakąś usługę. Ważny cel na ten rok, który ja miałem osobiście, jest taki, że obecnie nasz największy klient, największy, 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 ma 4,7% przychodu całej firmy, co też jest, jakby, jednym z bardzo ważnych celów i takich, takich rzeczy, które sobie zapisałem, do których będę dążył i no, udało się to zrealizować. Jestem z tego bardzo dumny. Między innymi, bardzo, bardzo duży tu jest udział. Iwony w rozwoju, jakby całego portfela klientów. No i jakby bardzo, bardzo fajna miara, E, nasi stali klienci stanowią już 58% naszego biznesu, czyli ci, którzy robią z nami coś zawsze, co miesiąc w sposób regularny, e, co jest też, było dla nas powiedzmy, wprost mówiąc, istotnym celem, co prawda nie udało się zrealizować naszego celu. Celu, bo cel był taki, żeby dobrnąć do 60%, natomiast 58%, e, 58%, nie powiem, że mnie satysfakcjonuje, ale jest wynikiem, z którym potrafię się pogodzić. <noise> Może tak. No, i całość sprowadza nas do tego, że zanotowaliśmy prawie 200% wzrostu w tym roku, w covidowym roku. I to jest dla mnie o tyle, o tyle jakby ciekawe, że gdyby nie covid, zastanawiam się właśnie, czy, czy to jest tak, że jakby nie było covidu, a nie byłoby tej całej sytuacji nowej, czy ja bym spoczął na laurach wtedy. Nie doinwestowując obszarów, które doinwestowałem, i czy urosnęlibyśmy mniej? Czy jest tak, że ten wzrost właśnie zawdzięczam tej niekomfortowej sytuacji, która zmusiła mnie do nowych decyzji, nowych rozwiązań? To jest dla mnie bardzo ciekawe i, i w sumie nie znam prawdziwej odpowiedzi. Eee, więc nie będę mówił, ile bym miał, gdyby COVID-u nie było, bo nie wiem. Być może miałbym mniej. Być może podejmowałbym zupełnie, zupełnie inne decyzje. Więc udało nam się potroić. Przychód, pomnożyć przychód z 2019 razy 3. I teraz dla spółek technologicznych i sasowych może to brzmieć phi nie dużo, ale uwierzcie mi, firma usługowa. Czyli każda złotówka z tego przychodu, większość złotówek z tego przychodu dobrze, bo była machina w tym roku, była jakieś szkolenia, bardzo duża większość złotówek z tego przychodu musi być wypracowana przez kogoś, u klienta w formie usługi. No i to jest na ten rok zapisałem sobie, że nigdy więcej nie chcę takiego wzrostu. Jakby mój modelowy wzrost, w który chcę celować, to jest między 100 a 150% rocznie, i nie chcę jako firma usługowa. Rosnąć bardziej, no bo wiem, że w ten sposób będzie mi łatwiej zachować po prostu jakość. No i co ważne, ja o tym mówiłem rok temu w odcinku Ekstra. Zrobiliśmy wzrost przychodu z liniowym wzrostem dochodu niemalże. On był troszeczkę mniejszy niż wzrost przychodu, ale jednak utrzymał się liniowo. I co też jest ważne, nie zrobiliśmy tego wzrostu kosztem dochodu, który w firmie zostaje. No i co ciekawe, taka ciekawostka: w ostatnim kwartale tego roku zrobimy więcej przychodu, czy zrobiliśmy więcej przychodu niż w całym poprzednim roku. No i w ostatnim kwartale, czyli październik, listopad, grudzień, zrobiliśmy tyle przychodu, ile przez pierwsze 6,5 miesiąca, co było dla mnie no, zaskoczeniem pewnym. No i takie statystyki podcastowe: w tym roku podcast miał 125 tysięcy wysłuchań. I opublikowałem 45 odcinków podcastu, czyli mniej więcej 5 razy wypadłem przez cały rok z obiegu. No i też mogę Wam powiedzieć, że. No. To było dla mnie w tym roku już większe wyzwanie niż w zeszłym. To znaczy musiałem się dużo bardziej przygotowywać do tematów, o których mówiłem. Często z kilku, kilkunastodniowym wyprzedzeniem jakby szukać danych, szukać informacji, żeby jakby zachować poziom. W sensie widzę to już bardzo wyraźnie, że im dalej idę w las, tym trudniej zachować, zachować jakość. Ale uparłem się i no Będę nagrywał cały 2021 rok. Tutaj nie mam, nie mam żadnych żadnych wątpliwości. Eee, więc tak, z innych ważnych wydarzeń, udało nam się z sukcesem uruchomić w tym roku nową linię biznesową. To też była przygoda dla mnie, ponieważ rekrutujemy handlowców i szefów sprzedaży. Tych projektów rekrutacyjnych zrealizowaliśmy już kilka, i grubych prawie. Może nie, że kilka, ale kilkanaście stanowisk rekrutować będziemy teraz, już zaraz, pojawi nam się to i będziemy to robić. To, 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 to co ciekawe, dla mnie jest bardzo ciekawe przeżycie, ta linia biznesowa rekrutacyjna, ponieważ to jest pierwsza rzecz, która wydarzyła się w mojej firmie, która jest rentowna, działa, przynosi przychód, klienci cieszą się, że wspólnie robimy te usługi, ale ja nie przyłożyłem do tego żadnego wysiłku. Niemalże. To znaczy linię biznesową wymyśliła Iwona. Razem z Martą ją uruchomiły. Ja na koniec tak naprawdę wszedłem, kiwnąłem głową, że jest OK. I do dzisiaj ta linia biznesowa kręci się bez mojego udziału niemalże. Krzysiek bardzo silnie poprowadził marketing też tej konkretnej linii biznesowej, więc jest to dla mnie bardzo fajne przeżycie tego roku, że coś takiego się wydarzyło u nas w firmie, a ja praktycznie nie miałem w tym żadnego żadnego udziału. Wynajęliśmy też to pierwsze biuro, to o tym mówiłem w kwietniu. Prawie już z niego wyrośliśmy, to znaczy już się niemalże nie mieścimy i szukamy, szukamy nowego, co też jest ciekawe, no bo, bo te, jakby ten wzrost nas po prostu przygniótł. No i jakby dla mnie naj, taki naj, najfajniejszy dzień tego roku to był 20 października. Dlatego to już Wam mówiłem w tym podcaście, wystąpiłem wtedy na Sales Angels, wystąpiłem na Isle of Marketing i jednego dnia, i jednego dnia zająłem pierwsze miejsce na Sales Angels w historii z najwyższą oceną i pierwsze miejsce na całym Isle of Marketing z najwyższą oceną i znalazłem się na okładce gazety Sprawny Marketing, magazynu Sprawny Marketing, który notabene kupiłem sobie wczoraj w Empiku, wszedłem, kupiłem gazetę z moim zdjęciem. Turbo ciekawe uczucie, naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, tak po prostu. No, i to tyle z ważnych, z ważnych wydarzeń. Teraz, jakby co było dla mnie problemem, takim największym w tym roku, to to, że było mi bardzo trudno wyestymować, jakby zadania do mojego czasu, do mojego zaangażowania. I niestety, uczę się tego cały rok praktycznie. Ja większość roku pracowałem po 6 dni w tygodniu i teraz jakby zastanawiam się, jaka jest droga, to znaczy wiadomo, że to jest niezdrowe tyle pracować i jeszcze te 6 dni w tygodniu, to jeżeli pracowałbym po 8 godzinach, to w ogóle cudownie by było, ale nie pracowałem tyle, pracowałem znacznie więcej i jaka jest droga, czy to powinno być tak, że ja wychodzę po 8 godzinach, 5 dni w tygodniu i koniec, czy przypadkiem... Pracując w ten sposób, byłbym w stanie zbudować tą strukturę, która obecnie ma szansę mnie odciążyć i wspólnie ze mną rozwijać firmę. Nie wiem, ale wiem, że to było największe wyzwanie mojego roku, tego roku czyli zarządzanie tym swoim czasem tak, żeby pracować jak normalny człowiek. Niestety, pra prawdę mówiąc, podcast i moja obecność jako, jako Szymona w social mediach. No, bardzo mi tego nie ułatwia. Miałem dużo takich rozmów, gdzie ludzie na przykład mieli do mnie pretensje, że nie mam dla nich czasu, albo że nie chcę się z nimi spotkać, albo że nie chcę z nimi pójść na kawę. A to w praktyce wynikało z tego, że mnie praktycznie nie było. Praktycznie. No, byłem wyjęty na maksa. No teraz, jeżeli mówiłbym o 2021 roku, to myślę, że jestem na spokojnie wyjęty, niemalże wyjęty, ale już w sposób nieco bardziej rozsądny. Jestem wyjęty gdzieś pewnie do kwietnia, do maja w bardzo dużej większości. Mam oczywiście tam zarezerwowany czas na wszystkie rzeczy firmowe, na rekrutację. Już teraz zarządzam tym dużo lepiej, ale to był mój największy problem tego roku i tego musiałem się nauczyć. No i drugi największy. Ja rok temu w podsumowaniu Ekstra chwaliłem się, że przez całe 2019 nie mieliśmy żadnej reklamacji. A w tym roku mieliśmy. I to mieliśmy ich sześć. Dużo, mało, ciężko mi to ocenić, natomiast dla mnie emocjonalnie te reklamacje są zabijające. Po prostu nie jestem w stanie sobie z nimi poradzić. I jakby powiedzmy, że cztery z nich są zasadne. Dwie z nich wynikają z tego, że. no. Jakby to klient nieco, jakby po prostu popełnił błąd w jednym przypadku, nie przeczytał oferty i jakby nie wiedział, jak wygląda współpraca. Ale uwaga, nauczone doświadczeniem, nie zakładam, że to jest tylko wina klienta. Poprawiliśmy te oferty w tym obszarze, tak żeby były bardziej czytelne i żeby kolejnik, żeby nie było nigdy więcej takiej sytuacji, że klient tego nie przeczytał. <laughs> No i w drugim przypadku e, też jest tak, że to był nasz wspólny błąd, bo zakwalifikowaliśmy do współpracy klienta, którym, z którym nigdy nie powinniśmy byli współpracować. Natomiast cztery przypadki to rzeczywiście przypadki, w których zawiódł nasz proces. W jednym z nich na przykład rozchorował się konsultant, nie przyjechał do klienta, mimo że miał rozpisany plan, klient miał poczucia, że nic się nie dzieje. I ja miałem takie poczucie, że no, ale przecież drugi klient, konsultant nam się rozchorował. Jakby nie mogliśmy nic zrobić, i, i w ogóle no, dla mnie to są, to są dramatyczne sytuacje, ale każdą z nich jakby rozwiązaliśmy na korzyść klienta albo zwracając mu pieniądze, albo w jakiś sposób um, wynagradzając mu to, nie wiem, dodatkowym warsztatem, um, dodatkową współpracą, dodatkowymi produktami. Um, I. I jakby no to było dla mnie bardzo silne wyzwanie, bo ja zawsze byłem dumny, że tych reklamacji nie ma. No tutaj e, trzeba było się nauczyć z tym żyć e, i też rozmawiać z tymi, z tymi klientami. Nie uważam, że, e, że, e, że mogliśmy ich uniknąć, bo, bo jakby. Rozwój procesu też przebiega w takich chwilach. To znaczy, kiedy coś robimy źle, kiedy coś nam się nie udało, kiedy nasz klient nie jest z czegoś zadowolony to, i mówi nam o tym wprost. Jednocześnie ma jakieś tam roszczenia, ale to jest wtórne. Pieniądze są w tym momencie wtórne. Najważniejsze jest to, w jaki sposób my pracowaliśmy z tym klientem i co możemy w związku z tym zmienić. I jak inaczej powinien zachowywać się konsultant. Czy być może konsultant nie powinien pracować z jakąś branżą jedną określoną? Być może konsultant powinien robić tylko określone zagadnienia. I, i my oczywiście, jako rozwijająca firma się tego uczymy, ale bierzemy za to odpowiedzialność. Czyli dumny jestem z tego, że na te 380 firm, z którym wystawiliśmy faktury, w sześciu przypadkach mieliśmy reklamację i uwaga, w czterech z nich współpracujemy dalej z klientem, czyli też udało się to dobrze rozwiązać i jakby też bardzo głęboko wierzę w to, że współpracę z takimi firmami jak nasza i ze wszystkimi innymi, typu agencje reklamowe, typu... No, czy firmy nawet produkcyjne, jakby tą współpracę mam takie poczucie, że poznaje się właśnie w tych momentach, kiedy coś poszło nie okej, okay, kiedy coś mogło pójść po prostu lepiej. No to, to naszym zadaniem jest wziąć to na klatę, jeżeli tylko, Klient ma rację. Bo, bo jakby to już też mówiłem chyba w którymś z odcinków tego podcastu, że klient nie zawsze ma rację. Jeżeli nie ma tej racji, to naszą pracą jest mu to wyjaśnić w taki sposób, żeby, żeby, żeby okazać mu szacunek. Natomiast to, co mnie bardzo, bardzo bolało w tych reklamacjach, i to tak nieprawdopodobnie. I nie wiem dlaczego, dlaczego to, to, jakby, dzieje się w ten sposób. To wszyscy klienci, którzy mieli, znaczy, może nie wszyscy, przepraszam, ale bardzo duża część tych reklamacji, z tych sześciu, kiedy pojawiał się jakiś problem, coś zrobiliśmy nie tak, powoływała się na przykład na podcast albo na jakieś moje wywiady. O, panie Szymonie, a pan to tutaj tak ładnie opowiada. Ja już widzę, że pan nas po prostu tutaj wszystkich w konia robił. No i kurczę powiem wam, że jeżeli jesteś naszym klientem i masz do nas jakąś jakieś roszczenie, uważasz, że coś mogło być zrobione lepiej, nie ma problemu. My to weźmiemy, weźmiemy za to odpowiedzialność, naprawimy to, ale jakby. Nie zakładaj moich złych intencji, nie? tego, że ja jako Szymon chcę kogoś oszukać, omamić, robić marketing, który do nas prowadzi, ludzi po to, żeby ich wykorzystać, zrobić im słabą usługę, wziąć za nią pieniądze i w ogóle odejść od klienta. Nie. To nie jest moim celem, i dopóki ja jestem w wise, a pewnie będę długo, nigdy nie będzie inaczej i e, nigdy nie będzie tak, że e, nie wiem, będę chciał kogokolwiek w jakikolwiek sposób wykorzystać, zrobić coś niskiej jakości. Dopóki ja jestem w tej firmie, to nigdy tak nie będzie. No i oczywiście, jakby wydarzenie trudne, o którym już Wam mówiłem, to sam COVID i moje, moje emocjonalne zderzenie się też z tą sytuacją i z tym problemem. I zastanawiam się teraz, jakby o czym jeszcze, o czym jeszcze powiedzieć z takich problemów. No, bo ich było bardzo dużo, ale w większości to by, o wiem, tak, kolejny problem. Okazało się. Niestety w tym roku, niestety dla mnie, że ja jestem dobry w rekrutacji, ale tylko handlowców. Może tak powiem. I no to jest to, jest to co chciałem powiedzieć. To, że jakby zdałem sobie w tym roku z tego sprawę, zasięgnąłem dużo nauki, starałem się rozwinąć w tym obszarze. No to było dla mnie no, silne zderzenie z własnym jestestwem. Jak się okazało, nie jestem w rekrutacji aż taki dobry poza stanowiskami. Sprzedażowymi. to pewnie wynika z tego, że ja dotąd jako dyrektor sprzedaży całą swoją karierę rekrutowałem tylko ludzi sprzedaży, wprost mówiąc. Więc jakby teraz rekrutowanie do własnej firmy nieco innych stanowisk okazało się dla mnie dużo większym wyzwaniem niż sądziłem, że kiedykolwiek będzie. Więc tak, tak, zdecydowanie. Um, no. No i nie wiem, czy kontynuować dalej te podsumowanie tego roku. Myślę, że opowiedziałem wam, jak ten rok wyglądał. Opowiedziałem wam nawet cyfrowo, co udało, nam się, co udało nam się zrobić. Trochę wam powiedziałem o moich obawach, więc teraz chyba moment na plany. Uch. Plany są duże. Opowiem wam o kilku z nich, nie o wszystkich mogę mówić. No ale od samego początku. Na pewno będziemy kontynuowali w przyszłym roku warsztaty nowoczesny Prospecting i. Szkolenia machina B2B. W naszym portfelu w okolicach marca powinno pojawić się nowe szkolenie, w pełni już online, nagrane z przygotowanymi ćwiczeniami. Możecie się spodziewać go na przestrzeni marca. Przyda się ono wszystkim tym, którzy sprzedają zdalnie, którzy. No, muszą teraz przenieść się ze sprzedaży takiej na żywo na sprzedaż przy ekranie komputera. Dlatego, że bardzo mocno wierzę w to, że w niektórych branżach już na wiele, wiele miesięcy, być może nawet lat, ten rodzaj sprzedaży będzie już dominujący. Stąd, stąd taki ruch. Z innej strony, ze rzeczy szkoleniowych, planuję też w przyszłym roku uruchomić dużą akademię dla dyrektorów sprzedaży. To znaczy, u wielu naszych klientów. Są osoby, które mają predyspozycję, mają talent, aby zostać prawdziwym dyrektorem sprzedaży, ale tak naprawdę, jak się okazuje, jak się pójdzie na przykład na studia podyplomowe z zarządzania sprzedaży, o zgrozo, ci ludzie tam nie uczą się za wiele o tym, jak modelować procesy w CRM, jak w ogóle modelować procesy sprzedaży, w jaki sposób podejść do analityki tych procesów, jak zarządzić analityką poszczególnych z nich, jak łączyć procesy, jak prospecting, marketing, proces sprzedaży. Jest tam bardzo dużo takich miękkich rzeczy, ale nie ma takiego głębokiego konkretu. Dlatego w tym roku, jeszcze nie znam dokładnej daty, chcemy uruchomić Remote Sales Academy, czyli to dla sprzedaży zdalnej, i Sales Director Academy, czyli akademię dla dyrektorów, pretendujących dyrektorów sprzedaży, taką, która rzeczywiście da im pełną wiedzę. Z większych informacji, już tych takich bardziej tajnych, może tak, w tym roku w 2021 chcemy uruchomić nową markę. Markę, z którą rozpoczniemy ekspansję na rynki europejskie. Jest to odrobinę enigmatyczny na tym etapie, ale będzie taki moment, kiedy no, mocno, się dowiecie, mocno się dowiecie o co chodzi. No i... Ostatnia taka informacja, ja zostałem w tym roku inwestorem, to znaczy kupiłem sobie pierwszy kawałek startupu. Jestem tam inwestorem m.in. z Maciejem Filipkowskim zaprojektuj swoje życie. Jest to firma Emiteo.pl, czyli firma, która zajmuje się emisjami crowdfundingowymi, A między innymi dlatego znam udziałowcem, że od pewnego czasu planuje taką emisję. Nie wiem, czy ona dojdzie do skutków w 2021, natomiast rozwój tej marki, z którą chcemy wyjść na Europę. Będzie bardzo kapitałochłonny. To znaczy, będziemy musieli w to zainwestować bardzo dużo pieniędzy. Wprost mówiąc, żeby było to możliwe, żeby to się udało. Plan jest bardzo, bardzo silnie opisany, co to jest za marka, jak ma działać, co będziemy tam robić w tym eksporcie. Nie będzie to do końca model usługowy, będzie to coś zupełnie nowego i innego. Wydaje mi się też, że coś, czego obecnie w Europie nie ma. I między innymi dlatego, i uwaga zaznaczam, nie wiem, czy to dojdzie do skutku. Myślę, że na teraz jest jakieś 80% kilka szans. Najprawdopodobniej zrobimy w przyszłym roku emisję udziałową, to znaczy, Sellwise stanie się spółką akcyjną i będziecie mogli sobie kupić kawałek tego Sellwise na własność. I jakby z jednej strony będziemy spółką najprawdopodobniej bardzo dywidendową, to znaczy będziemy w, miarę, w stanie w miarę szybko spłacać te inwestycje w czasie, ale z drugiej strony no, przeznaczymy te środki właśnie na rozwój marki, która będzie rozwijała się w eksporcie. Na badania z tym związane, na innych konsultantów, którzy nam pomogą stworzyć tą nową markę. No i bez szczegółów, bo teraz im więcej, tym gorzej. To, to po prostu nasi udziałowcy, udziałowcy, ludzie, którzy kupią sobie kawałek XLY, w zależności od kwot, które zainwestują, będą mogli mieć na przykład będą mogli być beneficjentami tego, co na tym eksporcie wypracujemy. Na niektórych, na niektórych inwestorów będą czekały wszystkie nasze szkolenia online'owe w historii, które wypuścimy. Na niektórych z inwestorów będą czekały być może mniejsze bonusy, ale chcę zbudować taką grupę, być może kilkuset osób, które mają w Sellwise jakieś udziały i niejako jako taki duży zespół projektowy możemy stworzyć coś, czego dotąd w Europie nie ma i potencjalnie doprowadzić taką spółkę do e, dość dużej wartości za lat kilka i być może, być może ją sprzedać, e, mam na myśli tą spółkę w eksporcie oczywiście, nie moje kochane Selwise, być może ją sprzedać, być może, e, tak, no być może ją sprzedać, być może w jakiś inny sposób spieniężyć, być, no, no jakby pomysłów jest wiele, ale to jest wtórne, najpierw zróbmy coś ciekawego, <laughs> może tak, e, no. I wiem, że te plany są takie trochę zamglone, jakby niewiele powiedziałem, ale celowo, bo, bo cały czas ta koncepcja nam się klaruje. Ja siedzę, rozmyślam, rysuję różne rzeczy. Dawid z MITO też mnie wspiera koncepcyjnie w niektórych rzeczach. No i, no i tyle. Na koniec jeszcze dodam, że rzeczywiście w tym roku planuję się też rozwijać ja osobiście jako inwestor, więc jeżeli masz firmę, która ma już przychód, jest na rynku B2B, i na przykład potrzebuje bardzo procesów marketingowych albo sprzedażowych właśnie w kontekście B2B, to być może warto porozmawiać. Ja jako inwestor jestem w stanie inwestować między 50 a 100 tysięcy plus dokładać zaangażowanie Sellwise przez rok albo dwa. Tak zwane pełne zaangażowanie, które też jest warte... No, Dość dobrą, y, dobrą sumę, sumę pieniędzy, jakby to do, jakby do, do, do sumy będzie, czy może być moją inwestycją. Więc, jeżeli masz taką spółkę, y, która jest z tych obszarów y, i wyobrażasz sobie mnie, szmoneko jako inwestora, który razem z Tobą tą spółkę rozwija, to napisz do mnie. Y, najlepiej napisz na LinkedInie. Tam wiadomości czytam najszybciej. Jestem człowiek. LinkedIn. no i to chyba tyle podsumowując część merytoryczną. Nie będzie jakiegoś wielkiego zakończenia, w którym, w którym pojawi się muzyczka. i ja będę nas nawoływał do subskrybowania. Powiem tylko, że bardzo Wam dziękuję za ten rok, za to, że słuchacie tego, co mówię, za to, że piszecie do mnie tyle wiadomości z, na temat podcastu. To mi daje naprawdę, uwierzcie mi, to mi daje energii do tego, żeby nagrywać kolejne odcinki. To nie jest tak, że jestem taką chodzącą samomotywacją. Wcale nie, ale jak widzę, że tyle osób na tym korzysta, rozmawia ze mną, to trochę wstyd mi nie nagrywać kolejnych odcinków. Więc dlatego one powstają. Więc bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, za to, że być może z nami współpracujecie, bo bardzo duża część słuchaczy jest naszymi klientami. To był dla mnie nieprawdopodobny rok, dużo przeżyć i, i, i mam, takie, mam takie zdanie, że gdyby nie Wy i gdyby nie ten podcast. To do niczego z tych rzeczy by nie doszło. Więc wprost mówiąc, słuchaczu, bo mówię teraz do ciebie, to dzięki Tobie i bardzo Ci za to dziękuję. Życzę Ci wesołych świąt, przeżytych, no, o ile to możliwe, w gronie rodzinnym. Życzę Ci szczęśliwego nowego roku, żeby Twoje marzenia, cele biznesowe i prywatne się zrealizowały. No i pies szczekający na klatce, którego być może teraz słychać też. Tobie słuchaczu przesyła te życzenia. Dzięki wielkie, do usłyszenia w 2021 roku. Kłaniam się w pas i jeszcze raz wam dziękuję. Cześć.